Piękne przedpołudnie. Ptaszynie chce się śpiewać. Mój piękny las. Słońce. No i dzisiaj plus 30 ma być. Tyle o pogodzie. Najważniejsza to ta pogoda ducha. Ha. A jaką ty, Anka, masz dzisiaj pogodę? Nostalgiczno, refleksyjno, radosną. No, na końcu radosną. No bo tak w istocie jest. A temat do rozważań mam arcyważny. Arcyważny i mam nadzieję, że uda mi się uda mi się przekazać to, co chcę powiedzieć. Uzależnienie od potwierdzania. Jezu, co ta kobieta będzie teraz tu wymyślać? Uzależnienie od potwierdzania. Tak między zdaniami to mówiłam o tym wielokrotnie. Parę razy w moich filmikach. Jaką byłam osobą przez, można powiedzieć, większość swego życia. Taką, która była właśnie uzależniona od potwierdzania. Od tego szukania potwierdzenia, akceptacji, ale to nie najbliżsi byli najważniejsi w tym potwierdzaniu. No można by powiedzieć, a zaraz jak to? No przecież oni są najważniejsi, więc o co chodzi? Syn, córka, mąż, przyjaciel, przyjaciółki, no rodzina, ojciec, mama, no jeżeli masz to potwierdzenie o swojej wartości w oczach tych ludzi, w tym, co o tobie myślą, to czego więcej chcieć? A nie, 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 nie. Redaktora. To tak nie działa. To potwierdzenie ma być na każdym kroku. A najlepiej przez wszystkich ludzi, których napotykamy, którzy o nas mówią, którzy nas oglądają, może na TikTokach, może na Facebookach, może na Instagramie. O! Okazuje się, że oni są tacy ważni. Ale najgorsze jest to, że czasami ich nie znamy. W ogóle nie wiemy, kto to jest. W jakiejś sytuacji, na przykład szerokiego spotkania. Nie tyle towarzyskiego, co jakiegoś zgromadzenia, koncertu, dyskoteki, tańców. Gdzieś tam. I to uzależnienie od potwierdzania. Samolocik. Przed chwilą pusta alejka. Ja nie rozumiem naprawdę, co ci ludzie wszyscy w tej samej alejce chcieli się znaleźć. Nie mówię o alejkach cmentarnych. Nie, 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 nie. Tam jeszcze nie pora, nie czas. Ale w tej alejce, no i tak co? Powinno mnie nie obchodzić, czy ci ludzie słyszą to moje smęcenie, czy nie. A jednak, ale wracając do tematu, uzależnienie od potwierdzania. Jakie to jest męczące. I mówię o sobie w czasie przeszłym, że ja to już mam za sobą. Szukam tego potwierdzania u osób, które są dla mnie ważne. Przyjaciółka, przyjaciel, córka, syn. To oni są dla mnie najważniejsi. Ale
szukanie potwierdzania u każdej spotkanej osoby. O nie, to mam za sobą i tak się z tego cieszę bardzo. Bo i cóż mi po tym potwierdzeniu, że dobrze się ubrałam, że myszki atakują na zmianę z komarami, że może dobrze wyglądam. I to ma stanowić o mojej wartości. To, że ci ludzie potwierdzą słowem, uśmiechem, akceptacją, czasami mnie nie znając. Ależ to jest dziwne zjawisko. Bo uwolnienie się od tego to jest dojrzałość. Chciałabym to osiągnąć tak w 100%. Mam nadzieję, że nie zostanę tu źle zrozumiana. To nie chodzi o to, że nikt mnie nie obchodzi, że nieważne co ktoś tam o mnie powie, czy pomyśli, czy... No to nie powinno jednak stanowić 100% tego, co ja o sobie pomyślę. Bo tak naprawdę to uzależnienie od potwierdzania powinno dotyczyć nade wszystko mnie samej. O, i ta ptaszyna się ze mną zgadza. Na pierwszym miejscu powinnam szukać i znajdować to potwierdzenie. W swoim wewnętrznym świecie. W swoim wewnętrznym świecie. W tym budowaniu poczucia własnej wartości. A jeżeli moja wartość uzależniona jest od spojrzenia, od uśmiechu, od akceptacji jakiejś wyrażonej werbalnie lub jakoś inaczej przez ludzi, których czasami nie znam, poznać nie chcę, albo nie mam zamiaru, no to można powiedzieć, że oj, że to jest takie trudne. Jedzie pociąg z daleka. Że to jest takie trudne i męczące. Męczące. To jest tylko marzy jeden, który mnie chce zaatakować. Męczące na dłuższą metę. Żyć w zgodzie ze sobą i z innymi. Ale te starania o to, by ciągle mieć to potwierdzenie własnej wartości u wszystkich, o, najlepiej u wszystkich. Pamiętam, jak w moim zawodowym życiu to było niesamowite, ale ja nigdy się nie sprzeciwiłam w tym sensie, że ktoś mnie o coś poprosił. Nigdy nie odmówiłam. Oj, Anka, jaka ja byłam wyjątkowa, jaka miła, jaka sympatyczna, jaka wspaniała, tak naprawdę. Tak, taka jestem. Miła, sympatyczna, życzliwa, oczywiście. I uśmiechnięta. Ale wtedy to zabieganie o przychylność każdej osoby. Przecież to jest wariactwo. Istne szaleństwo. To uwielbienie w oczach innej osoby. Tak, powinno mi na nim zależeć, ale tylko i wyłącznie u osoby, która ma dla mnie znaczenie, która jest mi bliska, która, z którą jestem w jakiejś relacji. To w tych oczach chciałabym szukać i znajdować potwierdzenie, że jestem ważna, wartościowa, piękna duchowo. O, no,
już piękna fizycznie, to ja byłam dawno temu. Nie byłam piękna i nie jestem, ale w miarę upływu lat schodzi to jakby na plan dalszy. Ciekawa jestem, jak czują się piękni ludzie, u których ta uroda przemija, cielesna rzecz jasna. Bo uroda duchowa i to jest takie sprawiedliwe i piękne. Nie przemija nigdy. I nigdy się nie starzeje. Ale wracając do tematu, uzależnienie od potwierdzania, jeśli jest procentowo większe niż to, co sami o sobie myślimy, to trzeba wykonać nad sobą dużą pracę. I to się opłaca, bo można odzyskać wolność. Wolność od uzależnienia. I tak cieszę się z mojej wolności. Tak bardzo cieszę się z mojej wolności. Wiem, niektórzy nie dowierzają. No jak to? To chyba niemożliwe. Możliwe. Traktuję każdą napotkaną osobę z szacunkiem. Jestem nastawiona przyjaźnie, ale nie jestem uzależniona od potwierdzania. Ta osoba, to nie w niej szukam tego potwierdzenia własnej wartości. Bo nade wszystko tego potwierdzenia szukam w moim wnętrzu. Ale się przemądralowało. Tak. Hura, hura. Niech żyje wolność. Niech żyje wolność. No to pięknego, radosnego, spokojnego dnia. Z tą refleksją właśnie. Jak cudownie uniezależnić się od potwierdzania, do którego tak bardzo namawia nas dzisiejszy świat.